Młodzi lekarze i Beata Szydło. Domagają się oni poprawy pracy i wynagradzania oraz lepszego kształcenia podyplomowego lekarza. To, o co walczymy, poprawi nie tylko sytuację służby zdrowia, ale przede wszystkim przyniesie korzyści polskim pacjentom, mówi Damian Patecki, przewodniczący porozumienia rezydentów OZZL. To spotkanie traktujemy jako Radio Tok FM, Eurokoniczna, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, Radio Konchita. To spotkanie dla nas bardzo ważnym sygnałem, że los pracowników ochrony zdrowia jest ważny dla Pałacu Prezydenckiego. Tutaj będziemy starali się wykorzystać tę okazję, przedstawić panu prezydentowi trudną sytuację w ochronie zdrowia, opowiedzieć o luce pokoleniowej, o tym, że brakuje lekarzy i pielęgniarek i o tym, że teraz jeszcze możemy podejmować rynkowo łagodne kroki, żeby zapobiec katastrofie, która nam grozi za kilka lat, a jest już szczególnie widoczna z perspektywy Polski powiatowej, gdzie dwóch, trzech lekarzy musi brać po kilkanaście dyżurów w miesiącu, bo inaczej oddział musiałby być zamknięty. Radio Conchita. W sobotniej manifestacji w Warszawie wzięła udział blisko połowa wszystkich lekarzy rezydentów w Polsce. Nigdy jeszcze tak wielki odsetek określonej grupy zawodowej nie wyszedł na ulicę demonstrować swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy. To, jak wskazują rezydenci, dowodzi o słuszności i powagi sytuacji. Rząd Beaty Szydło musi zmagać się z zaniedbaniami koalicji PO-PSL w sprawie dostaw prądu. Chodzi o to, by nie powtórzył się ubiegłoroczny blackout. Dlatego Polska, jak napisał jeden z dzienników, poprosiła sąsiednie kraje o gotowość do awaryjnych dostaw prądu. Nasz kraj ma połączenia energetyczne z Czechami, Słowacją, Litwą, Ukrainą, Szwecją i Niemcami. W ubiegłym roku z powodu awarii przestarzałych bloków energetycznych i niskiego poziomu wód w rzekach elektrownie nie mogły sprawnie pracować. Poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, wskazuje na haniebne zaniedbania poprzedniej ekipy rządowej. To jest brak odnawiania mocy wytwórczych, to jest brak inwestowania w sieci przesyłowe i brak reakcji poprzedniego rządu, prezesów spółek na sygnały zgłaszane zarówno przez posłów opozycji, jak i przez ekspertów, że w Polsce zabraknie prądu. Jeszcze półtora roku temu na jednej z komisji Skarbu Państwa pytałem wprost prezesów spółek energetycznych, ministra Skarbu Państwa o zabezpieczenie Polaków w dostawach prądu, w przesyle tego prądu wobec grożącego nam blackoutu. Jak jeden mąż, wszyscy prezesi spółek energetycznych, minister Skarbu Państwa zapewniali, że Polsce nie grozi zapaść, że polskim odbiorcom nie grożą przerwy w dopływie prądu. Wystarczyło pół roku, żeby okazało się, że w Polsce prądu zabrakło. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce powtórzyć błędów poprzedników i przygotowuje się na ekstremalne warunki pogodowe. Polskie sieci elektroenergetyczne, jak informuje dzisiejsza prasa, już zwróciły się do zagranicznych odpowiedników o gotowość do awaryjnej pomocy. Zagraniczni pacjenci zostawili w ubiegłym roku w Polsce 1,5 miliarda złotych, napisał jeden z dzienników. W porównaniu z 2011 rokiem wartość rynku turystyki medycznej podwoiła się. Wówczas szacowano go na 780 milionów złotych. Według gazety cudzoziemcy wydają u nas na prywatne zabiegi nawet po 75 tysięcy złotych. Największym powodzeniem cieszą się usługi dentystyczne oraz operacje plastyczne i zabiegi estetyczne. Do Polski przyjeżdżają głównie pacjenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz państw skandynawskich. Zaczynają się pojawiać turyści z Ameryki oraz Kanady. Informacja ta nie jest zaskoczeniem dla posła Tomasza Latosa, wiceszefa Sejmowej Komisji Zdrowia. To pokazuje, że poziom kształcenia w polskich uczelniach medycznych jest bardzo wysoki i również to kształcenie podyplomowe również jest na bardzo wysokim poziomie. Faryzeusze to są kształceni. Jeżeli chodzi o ewentualny dodatkowy dopływ pieniędzy, to ja bym nie przeceniał, że z powodu przyjazdu z zagranicy pacjentów, tej turystyki medycznej, będzie tak jakiś kształcam. Znaczący wpływ na Niemiec to źle po niemiecku nie powie, ale Polak. Ja myślę, że to będzie po polsku źle powie. Choć prestiżowo nie głupi jest, ważny. Nawet po szkodzie. Natomiast, jak dodaje poseł Tomasz Latos, w polskim lecznictwie wciąż są niedopracowane kwestie organizacyjne. W tym zakresie PiS zapowiada zmiany. Mogą one potrwać kilka lat. Jak
Japońskie wojsko zostało dziś postawione w stan gotowości z powodu sygnałów, że Korea Północna przygotowuje się do wystrzelenia pocisku balistycznego. Marynarka wojenna i systemy Patriot otrzymały rozkaz zestrzelenia każdego pocisku lecącego w stronę Japonii. Według japońskiego źródła rządowego Pjongjang może przygotowywać się do wystrzelenia rakiety balistycznej średniego zasięgu typu Musudan ze wschodniej części kraju w kierunku Morza Japońskiego.